Z tymi cenami to zupełny obłęd. No dobrze. Cztery struny. Strój kwartowy. E, A, D, G. W instrumencie pięciostrunowym dochodzi jeszcze C lub H. To jest dzisiaj standard. Od Chicago do Moskwy. Wcześniej były walki, różne stroje, różna liczba strun, różne wielkości. Żaden inny instrument nie miał tylu typów, co kontrabas. Pozwoli pan, że napiję się piwa. Mój organizm jest strasznie odwodniony. W XVII i XVIII wieku panował całkowity chaos. Gamby basowe, wiole basowe, violony, subtrawiolony, strój tercjowy, kwartowy, kwintowy, instrumenty trój, cztero, sześcio i ośmiostrunowe otwór rezonansowy w kształcie litery F, litery C. Kompletne szaleństwo. Jeszcze w XIX wieku we Francji i Anglii były instrumenty trójstrunowe w stroju kwintowym. W Hiszpanii i we Włoszech trójstrunowe w stroju kwartowym. W Niemczech i Austrii czterostrunowe w stroju kwartowym. Zwyciężyliśmy w końcu my z naszymi czterema strunami i strojem kwartowym. Bo w tym czasie mieliśmy po prostu lepszych kompozytorów. Chociaż kontrabas trójstrunowy brzmi lepiej. Nie tak chropowato, bardziej melodyjnie, po prostu piękniej. No ale mieliśmy Haydna, Mozarta, synów Bacha, później Beethovena i wszystkich romantyków. Im było wszystko jedno, jaki dźwięk ma kontrabas. Dla nich bas był jedynie tłem dźwiękowym, dla ich utworów symfonicznych. Praktycznie największych dzieł muzycznych po dzień dzisiejszym. I to wszystko spoczywa bez żadnej przesady na barkach czterostrunowego kontrabasu. Od roku 1750 aż po wiek XX. Cała muzyka orkiestrowa z dwóch stuleci. I tą muzyką wymietliśmy trójstrunowy kontrabas. On się oczywiście jeszcze bronił. Może pan to sobie wyobrazić? W Paryżu, w konserwatorium i w operze jeszcze do 1832 roku używano instrumentów trójstronowych. W roku 1832 umarł, jak wiadomo, Goethe. Porządek z tym zrobił Herubini. Luigi Herubini. No wprawdzie Włoch z pochodzenia, ale zwolennik muzyki środkowoeuropejskiej. Wielbiciel Glucka, Haydna i Mozarta. Herubini był w tym czasie w Paryżu naczelnym intendentem muzycznym. No i zrobił z tym porządek. Może pan sobie wyobrazić, co się działo? Krzyk oburzenia w szeregach francuskich kontrabasistów, że oto włoch, germanofil zabiera im trójstrunowy kontrabas. Francuzi oburzają się bardzo łatwo, jeżeli gdziekolwiek pojawiają się nastroje rewolucyjne, no nie może tam zabraknąć francuzów. Tak było w XVIII, w XIX wieku. I tak jest po dziś dzień. Na początku maja byłem w Paryżu. Strajkowali śmieciarze. Metro trzy razy dziennie wyłączali prąd i demonstrowali. Piętnaście tysięcy Francuzów. Nie może pan sobie wyobrazić, jak wyglądały potem ulice. Zdemolowane sklepy, rozbite okna wystawowe, zniszczone samochody, plakaty, papier i wszystko inne rzucali po prostu na ulicę i tak zostawiali. Muszę powiedzieć, że to bardzo niepokojące. No tak. Wtedy, w każdym razie, w 1832 roku nic im to nie pomogło. Trójstrunowy kontrabas zniknął nieodwracalnie. Ta różnorodność nie była zresztą wcale dobra, chociaż to jednak szkoda, bo tamten po prostu brzmiał lepiej niż ten tutaj. Mniejsza skala dźwięków, ale lepsze brzmienie. O, niech pan popatrzy. To zdarza się często. Lepsze wymiera, bo nie odpowiada duchowi czasu, a ten zmiecie wszystko. W tym wypadku byli to nasi klasycy, którzy bez litości wymiekli wszystko, co stało im na drodze. Oczywiście nie chcę przez to powiedzieć, że było to świadome. Nasi klasycy byli w gruncie rzeczy ludźmi przyzwoitymi. Schubert nie skrzywdziłby nawet muchy. A Mozart był wprawdzie czasami trochę grubiański, ale z drugiej strony był człowiekiem w najwyższym stopniu wrażliwym i pozbawionym agresji.